Witajcie kochani, kolejnego dnia. Dzisiaj mamy niedzielę. No i postanowiłam znowu wyjechać, zobaczyć czy są jakieś grzybki. Powiem wam, że przejechałam sporo kilometrów i nigdzie nic nie trafiłam. Ale mówię sobie, przejadę się. To moje miejsce uszakowe. Tu w tym miejscu znajdowałam dla was uszaki. No i tutaj po drugiej stronie oczom nie wierzę, spotkałam czarki. Ale ile ich tu jest? Tu są trzy. Tu jest kolejna. I tu następna. I tu zobaczcie, jaka piękna. No po prostu jest tutaj wysyp. Tu kolejne. Tu zobaczcie, jaka piękna. Coś taka ostrość słaba. Tu kolejne. Tu następna. I jeszcze takie maluśkie. Piękne. I jeszcze tutaj. I tu zobaczcie, jaka piękna. No nie spodziewałabym się, że w tym miejscu będę miała czarki. I tu kolejna, zobaczcie. Jaka piękna. Olbrzymia. I następna. I tu zobaczcie. No po prostu mnóstwo. Mnóstwo się tu ich wysiało. Tu zobaczcie. Trzy koło siebie. Pięknotki. I tu znów. I tu kolejne. Piękny wysyp. I jeszcze mamy tutaj. I tutaj. I pięknie mamy. No pełno. Jeszcze takiego miejsca nie spotkałam. Tutaj dopiero rosną maluśkie. Tu ile ich jest. Tu jakie gniazda. A zawsze, no jest tu ich sporo, a zawsze w tych gałązkach patrzyłam, czy są jakieś grzybki. I następne. No i nie było. Tu musiało im przypasować miejscówka. No jak już wiecie co, jechałam, wskoczył na mnie kleszcz. No i tutaj właśnie ten. Tą pierwszą zobaczyłam. I później tamte kolejne. Zobaczcie jeszcze na jakie trafiłam. Pięknotki. Koło siebie. I tu jeszcze
kolejne trzy. I tutaj kolejną widzę. No sporo ich tu jest. Piękne. Będę szukać jeszcze dalej. I kolejna pięknotka. Mówię wam, jakieś kurde ludzie szły. Musiałem zwiewać. Ale ich tu jest. I jeszcze ta. No i przy takiej pogodzie to jest miło spacerować. No i kurde, ludzi pełno przychodzi do lasu na spacerki. Jeżdżą quadami, motorami. Każdy już poczuł dzisiaj ciepełko. No dzisiaj to jest naprawdę piękna pogoda. Nieraz zajdzie słońce, ale i tak jest cieplutko i przyjemnie. I jeszcze tutaj się schowały. No i nawet tutaj. Ty w gałązkach, kupce. Kolejne. Mówię wam, że trudno ich zobaczyć. Jak są na wierzchu, to widać. A niektóre są schowane. No i w takim lasku miałam te czarki. Są brzozy, topole i akacje. A tu mam drogę. No i tutaj właśnie znalazłam pierwsze uszaczki dla was. Jakby lepiej może popadało, to by jeszcze może jakieś urosły. A tak to są takie suszki. Są jeszcze takie uschnięte.